Witajcie na kanale rockday.pl. Witam wszystkich fanów muzy. Tym razem zajmiemy się zespołem, który się nazywa Gumiś Experiment. Gumiś Experiment. Gumiś. No to jest taki pseudo jednego fajnego gościa, Cypriana. Ma na imię Cyprian. To nie, nic nie łamie żadnych tutaj. To Cyprian Gumiś na umiuk. Gumiś. Tak, Gumiś, bo tutaj w nazwie jest Gumiś napisane. Mam jego epkę, na której jest 5 utworów. A widać nawet kamerę, wszystko widać na tym. Widać całą księgarnię za mną i moje różne sprzęciory. Ja puszczę wam, nie, może nie całe, bo jakość dźwięku może nie będzie jakaś zarąbista, ale w linku pod filmem, tam będziecie mieć link do Cypriana, czy do pana Gumisia. Będziecie mieli link do jego kanału, żeby posłuchać jego pozostałej twórczości. Także, aha, jeszcze właśnie, bo tu jest płytka w środku. O, patrzcie, płyteczka w środku, matowa, elegancko. Unum Pentium, tak się nazywa ten album. I tytułowy utwór Unum Pentium mnie rozwala osobiście. Po prostu to jest coś niesamowitego, coś masakrycznego, miazga. Puszczę wam. Jakoś może nie być zarąbista, ale puszczę wam przynajmniej do tego, do końca, powiedzmy, pierwszej zwrotki. Z tego puszczę wam jeszcze kawałek. Uwaga. To będzie zarąbisty taki motyw. Tylko może spróbuję coś troszkę głośniej zrobić. Zarąbisty jeden motyw. Uwaga, schowam się do mojego pięknego wzmacniacza. Tu. Troszeczkę może poprawimy to. Zarąbisty motyw. Posłuchajcie. Posłuchajcie sami. Coś niesamowitego, po prostu posłuchajcie sobie lepiej u siebie w domu na słuchawkach. Link będzie oczywiście wrzucony. Drugi utwór, który znalazłem bez problemu, który możemy puścić na pewno. Myślę, że Cypian by nie miał nic przeciwko, żebyśmy puścili pozostałe. Ale dobra, puścimy drugi. To on się nazywa Cosmic Etude. Kosmiczna etiuda, po prostu coś niesamowitego też. Bardzo fajne, naprawdę. Puścimy i pogadamy chwilę. Intro, czekajcie, bo to... To jest taki fajny motyw, bo to było intro. Widzicie, tu wszystko jest właśnie za pomocą... widzicie, no nie widzicie. Za pomocą tappingu zagrane.
Tutaj bodajże w ogóle nie ma perkusji w tym, jeśli dobrze. Tak, tutaj w ogóle nie ma perkusji. To jest bardzo fajny motyw. Czekajcie, gdzie to jest? Zarąbiste. Tutaj widzę, że u niego na kanale jest cały album, cała właśnie epka Unum Pentium do przesłuchania. Trwa 20 minut i 48 sekund. Pamiętamy, że epka to jest album, który ma poniżej, normalny album, który po prostu ma czasowo poniżej 25 minut, dlatego jest EP, skrót EP. Dobra, także obadajcie sobie to, co jest poniżej w linkach. I zobaczcie, po prostu rewelacja. Ja naprawdę bardzo gorąco polecam Cypriana. Ja wolę mówić Cyprian, bo Gumiś to mi się tak kojarzy z jakimś takim, kurczę, szalonym napoju z gumi jagód, nie? Ale po prostu Cyprian, zaromisty koleś, jest, grał w różnych kapelach. Przedstawię wam też na pewno pozostałe jeszcze jakieś jego płyty, coś powiemy. Jak dla mnie bardzo ogólnie ta twórczość, co tutaj na tym widzę i słyszę, jest bardzo fajna. Nie ma tutaj nigdzie utworu z wokalami, ale po prostu no, nie musi być, nie, żeby konwencja i żeby konwencja była zachowana, żeby po prostu utwory miały swój kształt i swoją charyzmę, prawda, to swoje jaja, że tak powiem, to nie musi być wokal, ale są niektóre osoby, które powiedzą po prostu, no bez wokalu to jest, no coś jest nie tak, ale jak dla mnie to po prostu jak najbardziej zarąbista sprawa i myślę, że po prostu nawet jeśli ktoś nie jest przekonany, to żeby koniecznie posłuchał. Jeżeli ktoś już jest przekonany, to niech wbija na kanał Cypriana i po prostu ogląda. Także dobra, dzięki za oglądanie. Do zobaczenia wkrótce.